przed nami nieco spóźniona recenzja Rutusa Argo NE. Jak wiecie, ja zacząłem od Altera, nie miałem do czynienia ze starszymi urządzeniami. To urządzenie ma nawiązywać do starszych modeli i tak jest skonstruowane. Jest też tańsze cenowo, jeśli chodzi o Altera. Ja jestem z Altera bardzo zadowolony, choć ma swoje pewne niedociągnięcia i nie jest na pewno urządzeniem łatwym na początek. Dwa dni temu miała premierę nowe urządzenie z firmy Rutus, nowa Optima. Będzie to urządzenie pracujące w trybie mieszanym. Wszystko znajdzie się na stronie producenta. Nie chcę tutaj pewnych rzeczy powielać, popełnić jakichś błędów. Zobaczymy, jak będzie wyglądało to nowe urządzenie. Natomiast Argo jest w tym momencie po środku jakby tej całej linii. Jest zdecydowanie łatwiejsze według zapewnień producenta niż Alter. Alter wymaga czasu, ja to wiem. Ja musiałem poświęcić sporo tego czasu, żeby zrozumieć Altera, ale naprawdę przełożyło się to na efekty w bardzo trudnych warunkach. Jeśli chodzi o separację, jeśli chodzi o głębokość, to naprawdę Alter daje radę. Natomiast niekoniecznie jeśli chodzi o audio i niekoniecznie jeśli chodzi o obsługę, jest prostym urządzeniem na początku. Mimo że dla mnie, ja mogę przyznać, że jest bardzo prostym urządzeniem. Natomiast wymaga pewnego zrozumienia i osłuchania. To jest tak, że niektóre urządzenia pracują w troszkę inny sposób. Niektóre urządzenia kładą nacisk zupełnie na audio, a w niektórych audio jest tylko dodatkiem do tego, co daje wyświetlacz. Trzeba załapać te zależności, jak one pracują ze sobą po prostu, zrozumieć, jakie są funkcje tego wszystkiego, jak to producent sobie to po prostu wymyślił. Jeśli załapiemy, to wtedy rozumiemy, jak to urządzenie przekłada to po prostu na fanty, na znaleziska, jak je sygnalizuje. Dzisiaj Argo NE, zobaczymy jak ono chodzi, to jest moje pierwsze wyjście z tym urządzeniem, w zasadzie nie testowałem wcześniej, wyjęte jest świeżo z pudełka. Zobaczymy jak na takim starym, przechodzonym miejscu będzie po prostu sobie radziło. Zaczynamy od uruchomienia. Standardowo jest procedura przygotowania do kalibracji, czyli do gruntu. I tu ważna rzecz, patrzymy jaka jest faza gruntu. Tu jest faza, która jest 87,2, jest bardzo zbliżona do tego, co potrzeba. I warto sobie, jeśli nie mamy pewności, wejść w tryb pinpointa, znaleźć sobie miejsce, które jest ciche i nie sygnalizuje nic i dopiero w tym miejscu ponownie zacząć kalibrację do gruntu. To jest ważna wskazówka, która przy tym urządzeniu się bardzo przydaje. Jak widzimy, mamy tutaj poziom dyskryminacji, częstotliwość pracy, czułość, podświetlenie ekranu, poziom baterii i tak dalej. Zobaczmy teraz, jakie można wybrać programy i przejdźmy do tej części ustawień. Spróbuję coś wybrać, powiem, tak jak powiedziałem na początku, nie miałem czasu za bardzo bawić się tym urządzeniem. Jak widzimy, producent dla nas przygotował w zasadzie trzy tryby: dynamiczny, statyczny i mieszany, czyli jednoczesny, inaczej mówiąc krótko i kolokwialnie. Tryb jednoczesny i statyczny raczej nada się na las. Tu jesteśmy na takim poletku, gdzie niestety nie ma szans, żeby tej ilości śmieci, które są, stosować tryb jednoczesny. To nie byłoby zbyt mądre, chyba że będzie w miarę czysto. Niestety tryb jednoczesny nie nadaje się do takiej pracy w maksymalnym śmietniku, przynajmniej w tej wersji urządzenia i ogólnie nie jest polecany moim zdaniem. Można pracować w trybie jednoczesnym na śmietnikach, ale pamiętajcie o tym, że musicie cholernie powoli przemiatać. Wybieramy tryb w takim bądź razie, tryb dynamiczny. Ponownie musimy skalibrować do gruntu urządzenie. Kalibracja jest bajecznie prosta, jest powtarzalna. Myślę, że to w tym momencie tyle. Można wchodząc w Enter ustawić czułość. Tu jest 50. Ja zacznę od tej czułości, którą podaje producent. Nie będę nic więcej ruszał. Zobacz, jak się zachowuje urządzenie i później postaram się podciągnąć je po prostu bardziej. Jak widzimy, urządzenie pracuje cicho. Jestem zaskoczony. Myślałem, że będzie zdecydowanie głośniejszy. Czułość jest na 50 ustawiona. Podciągnijmy tą czułość, powiedzmy, zobaczmy ile jest maksymalnie, 80 pewnie, 75, ustawmy na 65 na początek. Powinno się przekalibrować do gruntu, tak w zasadzie. Ok, grunt fabryczny pominąłem, czyli jeszcze raz, za szybko, jak się naciśnie spust. Ok, może być. Zobaczmy teraz, jak się będzie urządzenie zachowywało. Czy jest głośniejsze? Naprawdę cicho pracuje w tym momencie. Nic nie słychać. Miejsce jest przeszukane, ale to była stara droga, więc jest tu masa śmieci. Myślę, że
będę mógł nawet spróbować ustawić urządzenie maksymalnie. Naprawdę jest ciche. Tu jestem zaskoczony. Nie sądziłem, że będzie aż cichy. Proszę, tu mamy żelazo. Widzimy kreskę dyskryminacji. Ewidentnie to jest jakiś element żelazny. Myślę, że można byłoby go dla samej nauki wykopać po prostu. 10 cm. No dobra, wykopiemy, zobaczymy, co to może być. No i rzeczywiście, ewidentnie jest to żelazo zardzewiałe, więc tutaj urządzenie się nie myliło. Czytelnie to było odczytane. Zobaczmy, co dalej. Zobaczmy, jak się dalej będzie zachowywało. Postanowiłem podkręcić czułość na maksa. Co jest dziwne, w tym śmietniku mało urządzeń tak pracuje. Skalibruję go do gruntu. Ok. No i teraz postaram się poszukać dalej jakiegoś sygnału na kolor i pokazać wam, jak sygnalizuje po prostu jakiś kolor. Miejmy nadzieję, że znajdę coś wartościowego. Niepewny sygnał. Patrzcie, jak przeskakuje po skali, skacze. Jak się obrócę, lata po całej skali. Ewidentnie śmierć. Sygnalizacja jest jednotonowa, czyli tak naprawdę ten ton jest niemęczący. Nie daje dużych informacji o rzeczy praktycznie wcale. Natomiast tutaj jest nacisk na sygnalizację graficzną. Jak widzicie, to nie jest rzecz, którą warto by było wykopać. Ja myślę, że ją zostawię, poszukam jakiegoś pierwszego, bardziej wartościowego sygnału, który będzie nas po prostu interesował i taki sprawdzimy. Wróćmy do ergonomii. Urządzenie naprawdę jest dobrze wyważone. Dobrze leży w ręku. Wykonanie jest w porządku. Nie ma się za bardzo do czego przyczepić w tym momencie. W tej kategorii cenowej oczywiście patrzę. Naprawdę miło się przemiata. Patrzcie, kolejne żelazo. Powiedziałem, jest strasznie dużo to śmieci. Teraz jest maksymalna czułość. Widać dołki, ktoś już wcześniej kopał tutaj, więc też nie liczę na cuda, ale idę śmiało do przodu, postaram się znaleźć taki sygnał, który będzie wart naszej uwagi. Zobaczymy, czy da się coś z tego urządzenia wycisnąć i na jakiej głębokości będzie przedmiot. Patrzcie, pierwszy interesujący sygnał, 34, 35, 33. W drugą stronę już jest gorzej, ten wężyk schodografu skacze, ale w miarę jest zbliżony. 10 cm. Wykopiemy go dla samej nauki i dydaktyki. No niestety to jest jakaś blaszka, która leżała na wierzchu. Zupełnie nic wartościowego. Wskazanie 10 cm troszkę przekłamuje. To jest zbliżone do monety, także tu z głębokością nie jest tak dobrze. Zobaczymy, jak będzie w następnych wypadkach. Jak widzicie, macie na maksa pokazaną czułość. Cały czas widać, na jak jest ustawiona czułość. To jest też ukłon fajny ze strony producenta, że wiemy, co mamy ustawione i wiemy, jak się zaczną dziać dziwne rzeczy, że może to być nasza wina, że na przykład za mocno ustawiliśmy czułość urządzenia. Bo tak jak mówiłem wielokrotnie, za duże ustawienie czułości też jest błędem. Wiele osób uczy na filmach, czy przekazuje informacje, żeby wykrywać maksymalnie i sobie radzić. Nie do końca to tak działa. Jeśli teren jest zaśmiecony, ciężki w obsłudze, trzeba zjechać z tą czułością. Jeśli jest dużo powierzchniowych śmieci, lepiej mieć lepszą separację, niż dostawać duże przekłamywania, przeciążać cewkę i po prostu urządzenie nie będzie sobie radziło, będzie dawało dużo fałszywych sygnałów, tak samo będzie graficznie to pokazywało niestabilnie te sygnały, więc zawsze lepiej jest wybrać odpowiednią czułość do warunków i w ten sposób patrzeć na ustawianie czułości. Nigdy ustawienie maksymalne nie jest dobre, no chyba że jesteśmy gdzieś na pustyni czy w jałowym miejscu, w jakimś lesie, gdzie nie ma rzeczy i chcemy sięgnąć jak najgłębiej, wtedy to ma sens. Dobrze, i teraz taka ważna rzecz, zmieniłem częstotliwość pracy na 16 kHz. Dlaczego? Dlatego, że troszkę było z mojej strony to śmieszne, że chodziłem z tak niską częstotliwością, dlatego, że wyższa częstotliwość pracy daje wam możliwość lepszej separacji w miejscu, gdzie macie dużo ze żelaza i dużo śmieci. To jest naprawdę cenna wskazówka, więc zmieniłem to sobie częstotliwość pracy. Mamy tutaj w zakładce ogólnej, mamy jeszcze filtr, który kasuje zakłócenia, na kamienie magnetyczne, podświetlenie, głośność, nadajnik bezprzewodowy, język polski, tak naprawdę to jest wszystko. W trybie dynamicznym jestem w tym momencie na jednym tonie, ale mogę sobie zmienić na przykład na programy, albo mogę sobie zmienić na tryb pięciotonowy. Zmienię sobie na tryb pięciotonowy. Mamy tak samo jak w alterze maskowanie i mamy filtr gruntu. W tym momencie te dwa filtry wpływają na pracę urządzenia. Ja zostawiam na razie ustawienie fabryczne w tym momencie, które jest gdzieś tam po środku. Wolę czasami wolniej
przemiatać, żeby sprawdzić, jak się te sygnały będą prezentowały. Oczywiście przy niższej częstotliwości urządzenie będzie płytsze, ale tak jak powiedziałem, na śmietniku ma to sens. Zostawiam w tym momencie maskowanie i filtr gruntu w takich wartościach. Zobaczymy, jak się będzie urządzenie zachowywało. Wiadomo, że jest im niższa wartość filtru gruntu, to mamy głębiej, ale mamy gorszą separację. Maskowanie z kolei wycina nam niepotrzebne sygnały. Ja w Alterze chodzę z wartościami 2,2, mógłbym zmienić w sumie na coś takiego. Zmienię na coś takiego, zobaczymy, jak to się będzie sprawowało, czy będzie bardziej hałaśliwy. Zobaczmy, jaka może być maksymalnie wartość. 3. Okej, okay. To 2 jest najbardziej rozsądne w tym momencie. A górna wartość, chwila, moment. Okej, okay. Maskowanie już można sobie podnieść do 6. Też zostawię na 2, będę wolniej przemiatał. Zobaczymy, jak sobie radzi. W tych warunkach trzeba byłoby wrzucić wyższe wartości, no bo to jest duży śmietnik po prostu, ale okej. Okay. Dobrze, po tych zmianach oczywiście wszystkich warto byłoby po prostu urządzenie skalibrować do gruntu, bo to chyba jest najważniejsze, i zobaczyć, jak się będzie zachowywało. ...84,6. Zobaczmy teraz, jaka będzie sygnalizacja, bo jest 5 tonów w tym momencie. Dalej urządzenie maksymalnie ustawione jest ciche. Naprawdę, tu jest straszliwe śmietnisko. Patrzcie, żelazo. Nawet w tym jednym tonie powiem wam, że się dobrze pracowało, bo zwracałem uwagę na hodograf. Tym mogę już się kierować słuchem. Będzie to jest niska wartość, to nie będzie nic wartościowego, bardzo skacze. Też płytko jest. Wykopiemy. Tym niepewnym sygnałem był kawałek, taki kawałek ołowiu, czyli żadna atrakcja, żadne znalezisko. No dość nisko się znajdował, więc stąd taki efekt. Kopiemy dalej. Powtarzalny sygnał, ale bardzo nisko. No niestety on się rozjeżdża i skacze, także to obstawiam na jakąś blaszkę. Tak, jakiś płaski przemiot moim zdaniem. Zobaczymy. Zwykle proza życia, przepiękna tubeczka, jakich są miliony na naszych polach, także nic wartościowego, nawet jeśli od starej pasty, to nie zabieramy takich rzeczy ze sobą do domu, tylko po prostu wyrzucamy do śmietnika i tyle. Szukamy dalej, szukam jakiegoś sygnału, chciałbym zobaczyć jakąś monetę czy coś takiego, czy się uda znaleźć tym urządzeniem, jak powiedziałem, miejsce jest mocno przechodzone, więc to nie będzie łatwe, ale próbuję do skutku. Sporo tutaj daje hodograf, tak jak powiedziałem, audio tutaj nie jest domeną tego urządzenia w znaczeniu takim, że nie ma tych niuansów krawędziowych, opadania w czasie, zwiększania natężenia sygnału, jak to jest w innych modelach. Natomiast jeśli ktoś jest wzrokowcem, to rzeczywiście może nawet w jednym tonie chodzić. Jak widzicie, to jest masa śmieci w tym pięciotonowym, rzeczywiście to urządzenie gra, ale ono jest na maksa wykręcone. Można je filtrami i czułością ustawić ciszej. Dzięki temu można chodzić na wzrok. To jest jakieś rozwiązanie. Ja nie jestem fanem chodzenia na wzrok. Wiem, że w przypadku urządzeń prostych typu Tesoro to się sprawdza, jeśli chodzi o chodzenie na jeden ton i wtedy wiemy, ale tam też są niuanse. Tutaj tych niuansów tak do końca nie ma, ale hodograf daje zdecydowanie więcej informacji. Troszkę jest to inaczej zrobione. Natomiast jeśli ktoś nie ma dobrego słuchu albo nie lubi się osłuchiwać, albo sobie nie radzi, są takie osoby, które ze względu na zawód mają bardzo kiepski słuch i nie odróżniają na przykład tonu niższego od wyższego, miałem takie przypadki z klientami, to myślę, że to jest urządzenie w sam raz dla nich. Po prostu oni się nie chcą uczyć i naprawdę ten wyświetlacz tutaj sporo kompensuje i podpowiada. Tak zostało to wymyślone. Dla mnie jest akurat to plusem. Natomiast ja lubię jednak audio. Wolę się sugerować audio i dopiero później korektę nanosić, jak nie mam pewności, na wyświetlaczu. Ale no to jest inna półka cenowa, inne urządzenie. Też miejmy to na uwadze. 25-27 też niski sygnał. No wykopiemy, zobaczymy, co to może być. Jest to kawałek blachy. Także rzecz niewartościowa. Tak jak mówiłem, te wszystkie niższe, mniejsze, płaskie rzeczy taki sygnał dają. Chciałbym coś wyższego i z większej głębokości znaleźć. Szukam dalej. Pierwszy wyższy sygnał, powtarzalny. O
obrócimy się. Niewiele się zmienił. Można oczywiście jeszcze tak sprawdzać zawsze. No nie jest to coś małego, 15 cm. Wykopię z samej ciekawości, zobaczymy. No i z 10 cm przy takim ID kopiejka w stanie śmierci klinicznej, ona już nie żyje i nie ma. Z zabytkiem nie będzie archeologicznym, nie ma takiej możliwości. Natomiast no, sygnał był ewidentny. Nie było to głębokie znalezisko, ale naprawdę nie do przegapienia. Szukam dalej w takim bądź razie w tej okolicy. Zrobię takiego tak zwanego ślimaka i zobaczymy, czy coś obok może jeszcze zostało w tym miejscu. Jeszcze taką ciekawostką jest fakt, że można tutaj podłączyć sobie te słuchawki z tym modułem bezprzewodowym. Tu mamy takie okienko. To też jest duży plus, jeśli chodzi o to urządzenie. Słuchawki bezprzewodowe to jest naprawdę podstawa. Jak wieje wiatr, czy jesteśmy blisko drogi, to czasami bez słuchawek nie jest możliwa w ogóle praca. W przypadku takiej Aki Signum, gdzie nie ma takiej możliwości, jest tak umieszczony głośnik, urządzenie jest tak ciche, że jak założymy jeszcze cover tutaj wyświetlacza, to już w ogóle nic nie słychać, żadnych niuansów i naprawdę praca staje się bardzo bolesna. Gdzieś w ciszy, w lesie to działa, natomiast niestety na takich warunkach jak pole, wiatr, jeżdżące samochody obok, to nie bardzo. Też będzie coś małego, cienkiego. Starajcie się pinpointem zawsze sprawdzać wielkość przedmiotu, który jest, bo tryb statyczny naprawdę daje duże informacje. Wiele osób korzysta tylko do namierzania, ale to nie jest dobre rozwiązanie. Tryb statyczny jest naprawdę świetnym źródłem informacji. Ja dlatego z tego powodu lubię urządzenia, które mają tryb mieszany. Taka jest nowa Optima. Co prawda monofoniczna, mam nadzieję, że tutaj Arkadiusz kiedyś zrobi ukłon w moją stronę i zrobi urządzenie stereofoniczne, chociaż wiem, że jest to ciężki orzech do zgryzienia, nie jest to takie proste, jakby się wszystkim mogło wydawać, ale dosłownie jest parę urządzeń na rynku, które dają takie możliwości i dzięki nim w trybie mieszanym identyfikacja jest świetna, natomiast no, wymaga sporo nauki. No jest zdecydowanie trudniejsze do opanowania takie urządzenie, ale dzięki temu na słuch wiemy mniej więcej, jaki rodzaj materiału, jaką wielkość, czego się możemy spodziewać. Kochani, zrobiło się ciekawie, bo to jest jakaś kolejna umierająca kopiejka albo jej część. Ciężko stwierdzić, nie chce mi się teraz patrzeć w tej chwili. Znana mi rzecz dobrze, ale sygnał był ok i dało się to namierzyć, także rzeczywiście to urządzenie jednak sobie radzi. Jestem zaskoczony, bo to jest straszliwy śmietnik, naprawdę mocno przez nas przeszukany, a trafiają się fanty, więc to jest plus w stronę tego urządzenia. Pewnie to wynika z tego, że te sygnały są maskowane, dwa, że też nie było to dość dobrze sumiennie zrobione i to na pewno zawsze wiele rzeczy też zależy od szczęścia, ale sygnalizacja była w miarę poprawna i okej, ja to kupuję, dla mnie jest to w porządku, szukam dalej. No może być to jakiś ołów, coś niskiego, ale małego. 15 cm. Okej, wykopię to. No i zrobiło się ciekawie. Tutaj jest coś na tym nabite. Ewidentnie kiedyś była to jakaś rzecz. Czy ościołowiana, może jakiś kawałek plomby czy czegoś. Może to są jakieś ślady tylko i to moja wyobraźnia. Okej, ale coś się już udaje. Szukamy dalej. Ciekawy sygnał, bardzo skacze po skali. cm. Zobaczymy, co to może być. No i kolejne zaskoczenie. Stary medalik. Głębokość około 20-15 cm, ale no wygląda dość ciekawie. Trzeba byłoby go dokładnie wyczyścić. W tej chwili nie za bardzo mam na to czas i możliwości i dokładnie mu się przyjrzeć z bliska. Ale okej, szukamy dalej. Zobaczymy, co dalej z nowym argenem znajdziemy. No i taki powtarzalny sygnał, blisko 29 i proszę, jest znalezisko całkiem przyjemne, 5 kopiejek. Stan jak to zwykle z tych pól, gdzie nam nasi kochani rolnicy wszystko podsypują, żeby było smaczne. No niestety, tutaj cudów jakby nie należy specjalnych oczekiwać. Piękny sygnał, powtarzalny, wysoki. Pytanie, czy to będzie puszka aluminiowa, czy coś dużego. Zobaczmy na głębokość. Też koło 20.
No może być ciekawe znalezisko, zobaczymy. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. No i proszę. Oczywiście jest to jak zwykle kopiejka lub jej część, z reguły takie rzeczy się tutaj trafiają. Ale okej, głośny, ładny, wyraźny sygnał. Około 10-15 cm. Nie jest to piekielnie głęboki wykrywacz, o tym pamiętajcie, ale to są bardzo przyzwoite osiągi i myślę, że tutaj nie ma dwóch zdań. Rzeczywiście to urządzenie po prostu daje radę. Powtarzalny sygnał. Prosta linia na hodografię. Obracam się standardowo. Sygnał jest powtarzalny. Zobaczmy teraz na głębokość w trybie statycznym i coś niewielkiego. No i głębokość też koło 20 cm. Też szansa jest na jakieś lepsze znalezisko. Kopiemy. 5 groszy międzywojenne. Powiem wam, że jestem naprawdę miło zaskoczony w tym momencie. Dlatego, że urządzenie naprawdę daje radę. Zaskakuje mnie. Ja nie zakładałem, że to urządzenie w ogóle będzie w jakikolwiek sposób urządzeniem fenomenalnym. To jest troszkę niższa półka, ale naprawdę bardzo przyjemnie, łatwo człowiek się tego uczy. I prosto się pracuje. No to prawda, ja mam jakieś tam doświadczenie już nieco większe, ale no też bez przesady. Bardzo przyjemny wykrywacz, naprawdę. Jestem mile zaskoczony. Nie mówię, że to jest jakaś rewelacja niesamowita, bo tak nie jest w istocie. Natomiast naprawdę urządzenie jest bardzo porządne i dobrze sobie radzi. Ja naprawdę po tej miejscówce chodziłem. Widzę, że wiele rzeczy przegapiłem. I bardzo przyjemnie, nie męcząc się z tym urządzeniem, to się wyciąga. Nie są to jakieś głębokości szokujące w tej chwili. Jak znajdę coś rzeczywiście głębszego, to postaram się pokazać wam po prostu głębokość, o tym powiedzieć. Na razie to są osiągi rzędu, nie wiem, 10, 5, 15 do 20 cm. No i mamy tego typu bohatera. Sygnał około 14, więc to nie była jakaś straszliwa wartość. Kawałki farby jeszcze widać. To jest jakiś mały, zabawkowy żołnierzyk. Bez głowy oczywiście się trafił. Może głowę zaraz znajdę do kompletu, ale pewnie chłop ją przeorał i jest po kontekście. No ale okej. Sygnał też nie do przegapienia. Myślałem, żeby tak koło 20-30 kopać, a tu widać, że jednak trzeba kopać blisko dyskryminacji, tam gdzie jest kreska. I to jednak procentuje. Jak była w życiu żołnierzyk, nie cieszył się długo samotnością. W tym samym dołku coś takiego. To jest jakieś zapięcie i to stare, naprawdę pierwszowojenne 100%. Może od jakiegoś paska, może jest to jakaś ozdoba. Ciężko w tej chwili to jednoznacznie stwierdzić. Ale to jest akurat bardzo fajne znalezisko i bardzo ciekawe. Zobaczymy, posiedzimy nad tym w domu i zobaczymy, co to może być takiego. I o dziwo, urządzenie radzi sobie świetnie na śmietniku. Cały czas wyciągam fanty. Te sygnały są troszkę niestabilne, bo tu jest dość duża ilość żelaza, ale naprawdę daje radę odseparować w tych warunkach. To są warunki naprawdę skrajnie ciężkie, dlatego ja tutaj testuję wykrywacze, bo jeśli urządzenie jest naprawdę kiepskie, to tutaj sobie po prostu nie poradzi. Wiele urządzeń tu polega i wiele urządzeń, mimo że przechodzimy jeszcze raz tą samą drogę, wyciągamy kolejne rzeczy, bo po prostu efekt maskowania żelazem i od innych sygnałów powoduje, że my tych sygnałów nie jesteśmy w stanie wyodrębnić. To urządzenie sobie z tym radzi, jak widzimy plomba. Szukam dalej, mam nadzieję, że znajdę jakąś ciekawą monetę. Jak to każdy poszukiwacz, no łasy człowiek jest na takie rzeczy. Tu jak dzwon 30, powtarzalny sygnał. Płytko, wykopiemy. No i śmieć z epoki. To chyba była kiedyś jakaś tubka z czymś a la pasta, nie wiadomo, gliceryna, coś takiego. No niewiele z tego już zostało w obecnej chwili. Mocny sygnał, ale skacze. Spróbuję go namierzyć, też taka podpowiedź. Starajcie się znaleźć środek sygnału w trybie statycznym i dopiero jeszcze raz sprawdzić w trybie dynamicznym, tak samo obracając się. No duży przeskok jest, nie sądzę. Będzie coś płaskiego, jakaś blacha, ale też wykopię. Jak widzicie, zasuwam po ekstremalnym śmietniku. To jest spinka od mankietu. Raczej stara, nie wydaje mi się, żeby to było coś nowego, ozdobna. Ciężko wyczuć, XIX wiek, nie podejrzewam, żeby to było coś innego. Może starsza, ale na spinkach się akurat nie znam. No oczywiście niekompletna, bez zapięcia. Też leżała i dawała taki niespójny sygnał, ale dość mocny. Kolejny równomierny sygnał, dość wysoki. Zanikający po podniesieniu cewki. Krótki w trybie statycznym. Około 15 cm. Kopiemy.
Tak, to kiedyś była moneta rzeczywiście. Teraz to już ciężko jest stwierdzić po stanie, który jest agonalny, że to jaka to jest moneta. Można to wyczyścić oczywiście, ale to już w tym momencie przez nawozy jest zjedzony po prostu zwykły krążek i tyle. I kolejny sygnał, kolejna moneta dość zarośnięta, może kopiejka, może jakiś grosz międzywojenny, nie chcę mi się nawet tego teraz specjalnie czyścić, urządzenie naprawdę daje radę w śmietniku, jestem mile zaskoczony, ja nie zakładałem takiej możliwości, że to urządzenie z tej klasy aż będzie tak dobrze sobie radziło. Oczywiście spróbuję dla Was jeszcze sprawdzić ten tryb mieszany, mimo wszystko na śmietniku, zobaczymy jak on w ogóle w audio wypada, no bo trudno o ocenę w tym momencie, to będzie dobry tryb do lasu. Ale żelazo też wykopałem z jakichś 35 cm wielkości tam, nie wiem, siekierki, takiej standardowej siekiery. Więc jakoś to wszystko idzie w miarę, w całości. No, ja jestem zadowolony z urządzenia, natomiast no, audio do mnie nie przemawia, to co ja powtarzam w rutusie. To audio nie jest męczące, natomiast to audio nie daje dodatkowych informacji o przedmiocie. Zamierzeniem producenta podejrzewam było, żeby hodograf dawał takie informacje. Z drugiej strony pamiętajcie, że przy audio takim bardzo plastycznym, takim jak jest na przykład w XPDUS-ie, problem polega na tym, że świetnie separujecie ten dźwięk ze śmietnika, natomiast macie problem po pewnym czasie z bólem głowy, dlatego że mózg musi przetwarzać z dwa razy więcej informacji. Także ten kij ma dwa końce i tutaj trzeba przyjąć najlepszą strategię. Ja przy XPDUS-ie po godzinie byłem zmęczony, nie mam XPDUS-a, mimo to do tej pory uważam, że to jest jeden z lepszych wykrywaczy, jeśli chodzi o szukanie drobnicy. No i teraz pójdziemy w tryb jednoczesny. Statyczny, jednoczesny. Okej. Jest okej. Czułość na maksa, 16 kHz. Jak widzimy, tu jest straszny śmietnik, także nie oczekuję w tym momencie cudów po tym urządzeniu w tym trybie. Pierwszy sygnał, słychać statyka, tak jak w pinpointcie, krótki, czyli coś małego, 17-13, całkiem fajnie to działa, powiem, że jestem miło zaskoczony, ale tu już się zmienia na żelazo, coś małego, może być dromina zardzewiałego żelaza, dość głęboko. Spróbujemy wyciągnąć ten element, jak wiemy przy wpadku tego trybu, no ten tryb daje tą przewagę, że statyk jest zawsze głębszy. No i statyk daje nam dodatkową informację odnośnie kształtu, wielkości przedmiotu. Urządzenie jest naprawdę niezłe. Jeśli takie drobinki jest w stanie wyseparować, no to naprawdę jest dobrze. Nie ma się co martwić o małe rzeczy. To element jakiejś fajniejszej całości na chwilę obecną już nie jest. Także ciężko stwierdzić. To już jest praca raczej jakieś odznaczenie, jakaś odznaka, znaczek. Ciężko wyczuć. Szukam dalej, ale nawet ten tryb statyczny, dynamiczny, mieszany naprawdę zaskakuje mnie głębokością i precyzją, mimo że jest mono, tak jak powiedziałem, ja bym wolał mieć wersję z tym modułem bezprzewodowym na słuchawki i słyszeć po prostu kształt do końca, żeby nie odcinało tego kanału statycznego w momencie, kiedy dyskryminacja zapina, że to jest urządzenie powyżej poziomu żelaza. Chciałbym mieć taką możliwość, mam nadzieję, że Rutus mnie słucha. Ja wiem, że to nie jest łatwe, natomiast to tak naprawdę taki tryb jednoczesny to jest marzenie dla wszystkich relikciarzy i maniaków, nawet i poszukiwaczy monet, bo słychać wielkość, głębokość zalegania mniej więcej tego przedmiotu i synchronizacja z trybem jednoczesnym, z dyskryminacją w czasie, opóźnienie, czy do przodu, czy do tyłu powoduje, że jesteśmy w stanie określić, czy to jest miedź, czy mosiąc, czy srebro. Tak działał Nautilus, tak działała Spectra, tak działały starsze modele White'sa, oczywiście one były w mono, Spectra i Nautilus to są chyba jedyne urządzenia, które działają w stereo i to naprawdę daje bardzo dużą wiedzę o przedmiocie. Nie każdemu to pasuje, to jest dużo informacji, ciężko jest to na początku zrozumieć, ale to jest najlepszy opis. Jak dołączymy do tego jeszcze wyświetlacz i dane numeryczne, to nie ma niczego lepszego. Także Rutusie, słuchaj, tryb stereo jednoczesny z możliwością regulacji tonów, bardziej precyzyjne tony w trybie dynamicznym.
i to jest recepta na sukces w przypadku Rutusa. I zobaczcie, jaki jest w trybie statycznym długi dźwięk żelaza. Oczywiście jest jeden ton tylko, pamiętajcie. To nie jest taki tryb dynamiczny, mieszany, w którym macie wiele tonów niestety. Albo musicie regulować, macie ten sam ton. Ale słyszycie, jak się statyk rozlewa w tym momencie. To jest ewidentnie żelazo. To jest rodzaj dyskryminacji. W starych wykrywaczach tak się chodziło. W trybie statycznym. A tu mamy dodatkowo dynamiczny. Dla mnie jest to bomba. Jest naprawdę fajnie i ja takie rzeczy lubię, ale mówię, nie każdemu to pasuje, ktoś to skrytykuje, stwierdzi, że to jest mu niepotrzebne. Ja uważam, że na las, na jakieś mniejsze zaśmiecenie, to się rewelacyjnie sprawdza. Na głębsze rzeczy jest ok. No i nie trudno było się pomylić, to była moneta, krótki tryb statyczny, szybko narastający, szybko padający, piknięcie, identyfikacja numeryczna, no i jakaś oczywiście zgniła kopiejka, podejrzewam. Naprawdę drobne rzeczy nie są problemem dla tego wykrywacza. Naprawdę to jest miłe zaskoczenie. Ja nie oceniałem tego urządzenia tak wysoko, myślałem, że on będzie zdecydowanie gorszy od Altera. Bardzo łatwo mi się go uczy, ale mówię, znam już Altera, więc nie wiem, czy tu będę obiektywny, kochani, w tej dziedzinie. Nie chcę słodzić za mocno pod tym względem, bo Altera musiałem opanowywać przez 2 miesiące, mimo jakiegoś tam doświadczenia. I w momencie, kiedy zaskoczyłem, to naprawdę procentuje w miejscu, w którym się szuka i efekty są wyraźne. Zobaczcie, dźwięk się rozlewa, albo to będzie coś zardzewiałego, skacze bardzo, albo coś płaskiego, dużego. Ten sygnał nie jest taki precyzyjny, płynie. Jak widać, zdarzają się też takie rzeczy. Wiem, że zawsze pociski, łuski, tego typu rzeczy są, plomby są dość specyficzne, to się rozjeżdża dość, identyfikacja tu się bardzo rozjeżdżała. Mogło mnie to zmienić jako dźwięk żelaza, ale mówię, jeszcze nie mam doświadczenia, podoba mi się ten tryb mieszany, trzeba byłoby się bardziej osłuchać, tak jak powiedziałem, tryb mieszany jest bardziej wymagającym trybem niż pozostałe tryby, jak tryb dynamiczny na przykład, którym szukamy na co dzień. Wszystkimi urządzeniami mamy jedno piknięcie, ewentualnie zmienny ton, a tutaj trzeba złapać dwa tony, które nawzajem się nakładają i moment synchronizacji tutaj w tym momencie jest wyłączenie, więc to nie do końca tak wygląda i słychać, ale już daje jakąś wiedzę o obiekcie. Kolejna pozostałość po monecie, już nawet trudno stwierdzić, co to mogło być. Kolejne zaskoczenie, sygnał duch i z głębokości ponad pinpointera 35 cm, piękna taka w trybie mieszanym przykryweczka od jakiegoś pewnie kremu, czy od jakiegoś takiego czegoś z pierwszej wojny. Proszę bardzo. Daje radę urządzenie, naprawdę daje radę, no wymaga to dużej cierpliwości i powolnego przemiatania. No już żeśmy się zaprzyjaźnili, płynący sygnał. I od razu poznaję, co to może być. Proszę bardzo. Kolejna niespodzianka. Efekt, o którym mówiłem, tryb jednoczesny przy śmietniku. Patrzcie, parę sygnałów żelaza. Jeden śmieć żelazny. O, na bok podaje sygnał. Efekt halo, rozchodzi się to wszystko po prostu i zakłóca. Także trzeba dużej cierpliwości, naprawdę powolnego przemiatania, żeby znajdować sygnały. Ok, co mogę powiedzieć na temat nowego Argo NE? Jestem po parogodzinnych testach, urządzenie zaskoczyło mnie niesamowicie pozytywnie. Ja nie zakładałem takiej możliwości, że to urządzenie tak będzie działało. Dla mnie było to mało prawdopodobne, żeby dawało takie wyniki. Super działa na zaśmieconej miejscówce, naprawdę przyjemnie się pracuje. Przede wszystkim urządzenie jest proste w obsłudze i nie wymaga długiej nauki. Tylko mu powiedziałem w trakcie filmu, ja nie jestem osobą obiektywną w tym wypadku i nie bierzcie sobie tego do serca, dlatego że ja opanowałem już Altera. Więc jeśli teraz jest pytanie, jaka jest różnica w softcie pomiędzy Alterem i Argo? Wiadomo, że Argo będzie miało nieco gorsze osiągi niż Alter i mniejszą możliwość ustawień. To widać z samego menu, jest uproszczone, ale
wydaje mi się, że tu jeśli chodzi o separację, głębokość w tym trybie mieszanym, zupełnie nie ma problemu. W jednoczesnym, dynamicznym trybie jest nieco płycej rzeczywiście, ale to nie jest tak, że Alter nie jest płytkim wykrywaczem, to jest najśmieszniejsze, więc tu nie bierzcie tego pod uwagę, bo zaraz tutaj będą głosy i larum będzie wielkie, że urządzenie jest płytkie. Nie jest płytkie. Ja myślę, że jak weźmiecie, porównacie z Garrettem, to jest zdecydowanie głębsze, lepiej separujące i tak dalej. No ale Garrett jest bazowym urządzeniem, cena robi swoje i tyle. Komu taki wykrywacz w ogóle? Myślę, że na początek z Rutusem bardzo dobrze się sprawdza. Ja przez ten wykrywacz jestem teraz bardzo ciekawy, jak w trybie mieszanym działa nowa Optima. To, co ja powiedziałem do Arkadiusza w trakcie filmu. Arkadiuszu, zrób wersję stereo. Taką wersję, gdzie będzie można te dźwięki cały czas śledzić w dwóch kanałach na słuchawkach. To by była rewelacja. Ja wiem, że to pewnie trzeba było przerobić dużo różnych rzeczy, łącznie z odbiornikiem bezprzewodowym, który jest mono. Większość tych wszystkich nawet dodatków do Garretta i urządzeń jest mono, bo nikt nie zakłada, że będzie to stereo. Także to są naprawdę jakieś tam konstrukcyjne rzeczy, które wymagają przeróbki hardware'u, software'u i dużej pracy ludzi. Natomiast proszę Cię, żebyś w następnym urządzeniu dla takich ludzi, którzy chcą profesjonalnie szukać reliktów, relikciarzy, bo to dla nich będzie bardziej skierowane, chociaż do szukania monet też się będzie to nadawało, zrobić taką wersję, która będzie naprawdę działała stereo w miksie i będzie szybka i nie będzie efektu maskowania i będzie głęboka. Takie urządzenia nie ma na rynku, ja Cię od paru lat o to proszę. To jest potrzebne. Natomiast wracając do tego urządzenia. Urządzenie jest naprawdę bardzo fajne. Jestem miło zaskoczony. Cały czas jestem pod wrażeniem. Powiem Wam, że nakosiłem masę monet. Oczywiście są jakieś kopiejki, jakieś rzeczy takie, które nie mają żadnej wartości poza historyczną. Natomiast robi na mnie wrażenie, bo znam ten śmietnik i znam to miejsce. Przychodziłem z różnymi wykrywaczami i naprawdę to urządzenie separacją mnie zaskoczyło. Ja nie sądziłem, że on sobie poradzi. Nie sądziłem, że ono będzie jakoś sobie radziło, bo wiem, że Alter sobie radzi. Natomiast nie zakładałem, że tutaj jest aż tak dobrze. Ciekaw jestem przez to nowej Optimy, bo to jest jakby element niższy jeszcze, czyli najniższy w tym momencie z tej oferty. Podobno tryb mieszany jest tam też dorzucony. Bardzo mnie to zastanawia. Będę chciał taki wykrywacz na pewno przetestować. Widzę, że Rutus dobrze działa. Ja myślę, że Rutus to jest taka firma, która wymaga jeszcze większej ilości beta testerów różnych, zaplanowania tego wszystkiego i doszlifowania, dopracowania produktów. Bo naprawdę te produkty są świetnej jakości, jeśli chodzi o pomysł, natomiast mają pewne mankamenty i pewne wady. Jak ktoś szuka amatorsko, to oczywiście to w zupełności nie przeszkadza i te urządzenia są rewelacyjne, ale jak chcemy coś jeszcze wycisnąć, to czasami brakuje takiej wisienki na torcie. I to jest do Arkadiusza po prostu prośba. To nie jest tak, że ja wybrzydzam w tym momencie, kochani, bo urządzenia naprawdę dają radę, tylko potrzeba takiego ostatecznego szlifu. Jakby ten szlif został dany, to myślę, że na zachodzie ludzie będą chcieli kupić Rutusa, a nie Xpedeusa na przykład. Tak zarymowałem. To jest oczywiście jakaś wersja. Oczywiście wiadomo, że zaraz tu będziecie krzyczeli pod filmem. Deus to jest Deus. Jeśli chodzi o bezprzewodowość, lekkość i audio, to jest niepodważalne. To urządzenie świetnie separuje jeszcze z białą cewką. Jest naprawdę super zrobione, ale moim zdaniem to audio na dłuższą metę jest męczące. Jakby w Deusie można było zrobić jeszcze taki program, który będzie prostszy, albo taki, który działa w miksie, to by była totalna rewelacja. Ja lubię urządzenia mieszane, bo lubię o obiektach dostawać dodatkowe informacje. To mi pomaga podjąć decyzję, czy kopać coś, czy nie. I to jest wygodne w terenie. To jest taka rzecz. Mam nadzieję, że w przyszłości uda się zrobić takiego cyfrowego Nautiliusa, ale naprawdę dopracowanego, nie byle jakiego. Rosjanie z Aki próbują, natomiast te próby, jak wiecie, bywają różne, one nie do końca się udają. Gdzieś tam coś w trawie piszczy, jest prawie blisko, ale jeszcze potrzeba trochę czasu. Zobaczymy, jak będą wyglądały te urządzenia. Argo NE polecam komuś, kto ma już jakieś zacięcie do pasji i nie będzie chciał kupować kanarka, bo stwierdzi, że kanarek go nie satysfakcjonuje, albo to jest za mało dla niego, jeśli chodzi o kanarka, chociaż to są proste, dobre, startowe urządzenia, też nie ma wątpliwości na początek hobby. Będzie chciał urządzenie bardziej dające możliwość szukania i reliktów, i monet. To urządzenie daje taką możliwość, można spokojnie pójść na militarkę i szukać z tym urządzeniem, chociaż tak jak pokazywałem przy multicruiserze tutaj z moim kolegą Aleksandrem,
audio i głębokość osiągi multicruisera są super. Także widzicie, na tym rynku trzeba zacząć się w pewnym sensie poruszać w ten sposób, że wybierać to, co jest Wam potrzebne. Czyli musicie, zanim kupicie wykrywacz, musicie pomyśleć, do czego on ma być, czego będziecie szukali. I to jest kryterium. Argo jest dobre do szukania drobnicy, dobre jest na militarkę, chociaż ta militarka w tym momencie i większe rzeczy są bardziej dodatkiem. Myślę, że to w ten sposób trzeba traktować, tak to podzielić, że jest taka możliwość, ale nie jest sensu stricte to urządzenie zupełnie w tym kierunku ustawione. Chociaż jest niska częstotliwość pracy i można szukać głęboko, bo ta częstotliwość będzie dawała taką zaletę, tak jak wysoka, która pozwala na takim śmietniku, który był przed chwilą, szukać rzeczy. Ja polecam to urządzenie, ono ma moją rekomendację, jestem miło zaskoczony, naprawdę, ja myślałem, że będzie to krytyczna jakaś ocena, bo Alter daje radę, a jak już się zrobi, tak jak wszyscy mówią tutaj na rynku, wykastrowane urządzenie, tańsze, prawda, to wszyscy mówią, a co masz, to Argo, a to wykastrowany Alter, to nie jest tak w zupełności, naprawdę jest kontynuacja poprzednich modeli, naprawdę się to wszystko sprawdza. Arkadiusz mi nie płaci, chciałbym, żeby mi płacił. Arkadiuszu, byłoby świetnie, jakbyś mi płacił, bym się na etat zapisał, ale myślę, że ja ani Arkadiusza, ani mnie na to nie stać, ani czasowo, ani finansowo to nie miałoby sensu. Natomiast życzę powodzenia, bo jest to polska firma i naprawdę nie musimy tutaj nic słodzić. Ta polska firma naprawdę daje radę i robi na rynku dobrą robotę. Patrzcie, jeśli znacie angielski, na inne fora i poczytajcie. Ja mogę być nieobiektywny dla Was, możecie pisać co chcecie. Natomiast popatrzcie, co mówią ludzie z innych krajów, z Europy, ze Stanów na temat tych urządzeń. I naprawdę Amerykanie są pod sporym wrażeniem Altera. Argo jeszcze nie poznali, będą się na pewno pytali o to urządzenie. I myślę, że urządzenie naprawdę robi robotę. Oczywiście jest to też taka zaleta cenowa, że macie ten pułap niższy. Jeśli ktoś jest mniej wymagający, chce mniej grzebać, to ja polecam to urządzenie. Ono będzie prostsze od Altera w obsłudze. Łatwiejsze do ustawienia, łatwiejsze do opanowania, do nauczenia. Ja miałem problem z Alterem na początku, jeśli chodzi o słuchanie. Ja teraz już to w zupełności, w 100% rozumiem. Wydaje mi się, że Argo jest łatwiejsze, ale tak jak powiedziałem, jestem nieobiektywny. Łapka w górę, jeśli uważacie, lub łapka w dół, ale niechętnie. Subskrybujcie moje filmy. Jeśli chcecie coś na ten temat się dowiedzieć, piszcie pod filmem, zadawajcie pytania i do usłyszenia w następnych odcinkach.